Fascynująca muzyka Zygmunta Krause do fascynującego tekstu Tadeusza Różewicza. Ja mam generalnie poczucie, że ta muzyka jest taka bardzo filmowa, to znaczy, że najważniejsze jest oddać nastrój sceny. Muzyka wynika jakby z emocji bohaterów, z tego, jak sobie kompozytor wyobrażał ich charaktery i na przykład starcie tych dwóch charakterów. Ja kiedy przeczytałam sztukę na nowo, bo oczywiście czytałam ją wcześniej, należy do jakby kanonu teatralnego, ja zobaczyłam taki czarno-biały przedwojenny film, taki trochę nadgryziony zębem czasu i to skojarzyło mi się z takim, powiedziałabym, ekspresjonizmem niemieckim, z takimi białymi twarzami. I trochę tych pierwszych myśli, tych takich czarno-białych myśli zostanie w estetyce tego przedstawienia, która też będzie czarno-biała. Też będzie kilka projekcji, takich trochę stylizowanych właśnie na lata 20. Pułapka to jest genialna sztuka Tadeusza Różewicza, już od prawie 30 lat grana na całym świecie. To jest sztuka, która pokazuje rodzinę, ale właściwie poprzez życie Franza Kafki. Dla mnie pisanie opery, to jest moja piąta opera, to jest przede wszystkim drążenie tekstu, drążenie słowa. Słowo jest dla mnie najważniejsze i od niego wychodzę. Staram się znaleźć ekspresję, staram się znaleźć jakby wyraz muzyczny dla danego słowa czy dla danego zdania.